Witam serdecznie, nazywam się Norbert Dziadkowiec, jestem szefem cukierni hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. Przygotuję praliny z procesem temperowania, który zachodzi poprzez rozgrzanie czekolady powyżej 45 stopni i zbicie jej do 31. Przygotuję nadzienie do pralin o smaku toffee. Potrzebne mi będzie likier toffee, biała czekolada oraz śmietana. Wszystkie składniki łączę razem. Wszystkie składniki doprowadzam do temperatury 40 stopni. Gotowe nadzienie przelewamy sobie do miski i zostawiamy do odstygnięcia w temperaturze pokojowej. Kolejnym nadzieniem będzie smak pistacjowy. Do jego przygotowania będziemy potrzebować śmietanę, białą czekoladę oraz pastę pistacjową. Wszystkie składniki dodajemy razem. Podgrzewamy do temperatury 40 stopni. Gotowe nadzienie przelejemy sobie teraz do miski i odstawimy do wystygnięcia w temperaturze pokojowej. Ostatnim smakiem będzie smak śmietankowy. Będziemy potrzebować do niego białej czekolady oraz śmietany. Łączymy wszystkie składniki razem. Podgrzewamy składniki do temperatury 40 stopni. Gotowe nadzienie przelewamy sobie do miski i odstawiamy do wystygnięcia w temperaturze pokojowej. Kolejnym procesem wytwarzania pralin będzie ich nadziewanie o smaku toffee, śmietanki oraz pistacji. Po nadzianiu odstawiam pralinę do lodówki na czas około 1 godziny. Ostatnim procesem pralin jest zalanie spodów. Wykonałem 3 smaki pralin z 3 różnych rodzajów czekolad. Pomarańczowa o smaku toffee, rubinowa o smaku śmietanki oraz czekolada gorzka o smaku pistacji. Z temperowanej czekolady również można wykonać różnego rodzaju dekoracje czekoladowe. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Jeśli chcecie sprawdzić, co zapamiętaliście, rozwiążcie quiz, który pojawi się za chwilę na ekranie.